Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizenosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Gagarina. Jak widzicie, w tymże miejscu powstaje nowa linia tramwajowa. Jest to jedna z pewnie najmniejszych inwestycji tramwajowych, chociaż niekoniecznie. Najmniejszych, jeżeli chodzi o długość nowej trasy tramwajowej, bo tutaj faktycznie tramwajów wcześniej nie było, przynajmniej w ostatnim czasie, a powstaje nowa trasa o długości szalonego 1 km, ale to co teraz tutaj widzicie, to jest zupełnie coś innego. To jest miejsce, gdzie będzie łączenie nowego kolektora, a konkretnie w tym miejscu widzicie komorę, z której będzie wyjmowana tarcza TBM, która tutaj aktualnie drąży mikrotunel na zasadzie mikrotunelingu dla nowego kolektora Mokotów BIS. I tak, będę tutaj mówić również o tym kolektorze, bo to jest realizowane jednocześnie. I nowy tramwaj, i nowy kolektor w tymże miejscu jest realizowany jednocześnie. Nowy kolektor jest budowany, tak jak powiedziałem, tarczą TBM, przez co jest to wszystko robione głęboko pod ziemią, dzięki czemu na górze może być realizowane prace przy budowie nowego tramwaju, jak i również ruch samochodowy może pozostać w tym miejscu. A dokładnie tutaj na powierzchni będzie zupełnie coś innego. Tutaj na powierzchni będzie łącznik dwóch torów tramwajowych, dzięki czemu tramwaje dwukierunkowe będą mogły tutaj skręcać na dwa perony, z których będą mogły odjeżdżać w kierunku centrum. Obydwa te przystanki będą mogły mniej więcej pomieścić około dwóch tramwajów, czyli łącznie cztery tramwaje będą mogły na tym przystanku Sielce skończyć swoją trasę. A tutaj, jak widzicie, już są nowe szyny, nawet bym powiedział. I niedługo faktycznie będą już układane bezpośrednio w tym kształcie, jak już zobaczymy później. Oczywiście na całej długości, tam gdzie jest możliwe, będzie zielone torowisko, więc o to się nie bójcie. I nowe jezdnie, tak. Na pewno jesteście przekonani, że nowy tramwaj to wielkie zwężenia ulicy, właściwie same minusy. Po co ten tramwaj? No to tak, co do zwężenia ulicy, to owszem, nie będziemy tutaj już tak jak wcześniej trzech pasów, będą tylko po dwa pasy i przy skrzyżowaniach będzie się to rozszerzać. A co do poprawy, nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, bo tutaj faktycznie żadnej drogi rowerowej wcześniej nie było, w związku właśnie z czekaniem na budowę tego tramwaju. A pomijając to, to oczywiście przejazdy rowerowe i nowe przejście dla pieszych z infrastrukturą rowerową i nowe przystanki autobusowe, czyli odnowione w starych miejscach. A tutaj, wracając do tarczy TBM, czyli mikrotunelingu, jest właśnie całe centrum, komora startowa i gdzie są, nie tubingi, a całe nowe części nowego kolektora, który jest w tym miejscu budowany. Jak widzicie, ogromny dźwig, dzięki temu ta nowa tarcza, nie taka nowa, ale tarcza Jolanta, która waży zaledwie 15 ton, została włożona do komory startowej i w tym miejscu rozpoczęła swoją podróż. Jej podróż to dwa tunele, jeden w kierunku wschodnim i on jest najpierw realizowany, to jest 580 metrów, a drugi to 480 metrów w kierunku belwederskiej. Tak mniej więcej to wygląda, mam nadzieję, że się nie pomyliłem z tymi kierunkami, który jest najpierw realizowany, a który później. A tu możecie zobaczyć, tu w sumie dokładnie widać, że to jest w kierunku wschodnim budowana najpierw, bo jest sama tarcza, jak widzicie są siłowniki, dzięki którym jest odpychane to wszystko i jest to realizowane. Jak mi się uda, to może zrealizuję dla Was bezpośrednio film z pokazaniem, jak to wygląda ta tarcza, jak to wygląda faktycznie z widzeniem i całe pozostałe procesy. Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze pozostałe elementy dograć i jak wszystko będzie się łączyć w jedną całość, to się pojawia tutaj z materiałem prosto z placu budowy. Ale zanim to się stanie, to trochę jeszcze przed nami odcinka. Pomijając to, że Gagarina jest w tym miejscu bardzo pokręcona, bo w jednym miejscu jest po jednej, po prawej jezdni, w drugiej po lewej jezdni, a mówiąc po ludzku, raz jest po stronie północnej, raz po stronie południowej, jak widzicie w tym miejscu. Człowiek może oszaleć. Nie będę mówić, że oznakowanie w tym miejscu poziome jest mylące, bo chyba to sami możecie wywnioskować z tego. Ja sam nie wiem, jakbym tutaj jechał samochodem, naprawdę. Tutaj niby pojawia się nagle drugi pas, jak te samochody widzicie, one nie wiedzą właściwie, jak pojechać. Ale mniejsza z tym. Ważne jest to, jak ta inwestycja jest tutaj realizowana i co możemy zobaczyć. Tu nowa jezdnia powstaje. W tym miejscu jest część nowego również kolektora i nowej części infrastruktury tramwajowej, dlatego tutaj jeszcze nie ma nowej jezdni. Jak widzicie, przewiązki pomiędzy dwoma jezdniami są zrealizowane. Nowe przystanki z nową płytą betonową też już tutaj są.
I w tym miejscu też spotkałem jednego znajomego, jeśli ogląda ten film, to go pozdrawiam. Ale wracając do meritum, tutaj jak widzicie jest przystanek po prawej stronie, to jest drugi przystanek autobusowy, który w tymże miejscu, no nie ma oczywiście żadnych peronów, ale co warto podkreślić, tutaj będzie tylko jeden przystanek tramwajowy na tej całej trasie. O ile nominalnie na Gagarina są dwa przystanki autobusowe, faktycznie tylko na Gagarina, to tramwajowy będzie jeden po środku, a później w pozostałych elementach będzie przejazd. Dzięki temu tramwaj będzie raz i szybciej jechać, a dwa, no oczywiście będzie mniej stracić czasu na przystankach. W tymże miejscu, jak widzicie, oczywiście nowe szyny już się pojawiają właśnie w poszczególnych elementach i tutaj też na krańcu tej całej inwestycji będzie się znajdować coś, co może Was trochę zainteresować, czyli bezpośrednio oczywiście, czekajcie, coś mi tu mapę nie chce skoczyć, o, połączenie z budową trasy tramwaju do Wilanowa. Warto zaznaczyć, że przystanek tramwajowy, jak i całe skrzyżowanie ze spodu spacerowa tutaj jest realizowane w ramach inwestycji, którą realizuje druga inna firma tutaj w ramach tramwaju do Wilanowa, a nie tramwaju na Gagarina, więc możliwe, że szyny nie będą dokładnie w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że oczywiście tak nie będzie, ale to jest jeden z nielicznych momentów, kiedy faktycznie dwie zupełnie nowe inwestycje są realizowane przez dwie zupełnie inne inwestycje, dwie zupełnie inne firmy, przez co faktycznie jakieś niedorobienia mogą się tutaj wydarzyć. Oczywiście mam nadzieję, że takich rzeczy nie będzie, ale nieraz już takie rzeczy widzieliśmy w infrastrukturze kolejowej i tramwajowej w całej Polsce. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tam przy spacerowej będzie połączenie dosyć ładne, bo będzie polegać na tym, iż będzie przystanek bezpośrednio jeden z zjazdem w kierunku właśnie Gagarina, a przy okazji będzie też wejście z przejścia dla pieszych bezpośrednio na pozostałe elementy, jeżeli chodzi o infrastrukturę przystankową, tramwajową i inne miejsca. Co warto zaznaczyć, jak widzicie tutaj na placu budowy już w niektórych miejscach jest nowa droga rowerowa, tutaj po lewej stronie, i ona będzie tylko i wyłącznie po tej stronie północnej, czyli po lewej, jak tutaj patrzycie. No, można byłoby zrobić te drogi rowerowe po dwóch stronach, ale też nie spodziewam się, przynajmniej w teorii tutaj nie wiadomo jakiego natłoku rowerzystów, chociaż mogę się mylić, może się mylę, dajcie znać w komentarzach. Ale to by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzień dzwoneczek. Na dniach, za dwa dni mniej więcej pojawi się przelot z tej inwestycji. Może trochę lepiej to zobaczycie, bo ja jestem chory. Nie do końca dobrze to komentuję i opowiadam Wam teraz, jak to mówię, więc faktycznie ten film nie jest najlepiej przygotowany, ale chciałem Wam to pokazać jeszcze w tym roku, kiedy to nagrywałem, bo film jest właściwie sprzed paru dni. Tu macie jeszcze jeden szybki przelot na sam koniec, abyście mogli to mniej więcej zaobserwować. A na sam koniec tylko Wam powiem, że ta nowa trasa tramwajowa to jest tylko i wyłącznie początek. W przyszłości oczywiście dojedzie do Siekierek. Kiedy? Nie wiem. Jak? Nie wiem. To jeszcze nawet nie jest projektowane. Przynajmniej w teorii. A i warto podkreślić to, iż jeśli uda mi się trochę wyzdrowieć, to może w piątek albo w sobotę zobaczycie film z budowy Warszawy Zachodniej w całym 2022 roku. Takie podsumowanie. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!